patrząc na te wszystkie jakieś badania naszych największych jakichś wad narodowych, no to pierwsze, drugie miejsce zawsze zazdrość, zawiść, tak? Że po prostu no, czegoś drugiej osobie zazdrościmy i może i też sukcesu, i może i też, nie wiem, domu i samochodu i tego zegarka. No to może zegarka. To w jakiś sposób tłumaczy tę łatwość, z jaką prokuratorzy namierzają i różne urzędy przedsiębiorców, no bo wiadomo, że nikt się za nimi nie wstawi. Cześć, Szymku. Witam się, Sebastianie. Teraz wyświetli się tutaj okładka książki Polowanie, jak się w Polsce niszczy biznes. Tutaj się wyświetli. Jesteś jej współautorem. Tak, jestem jednym z dwóch autorów. Napisałem ją wspólnie z Heleną Kowalik. Ma taką doświadczoną, wielokrotnie nagradzaną reportażystką sądową, która mówi, że to jest jej już ostatnia książka, chociaż to nie wierzę. No ale bardzo miła współpraca i cieszę się, że mogłem z nią akurat, bo doświadczenie ogromne. To jest bardzo poważny temat. To niszczenie polskiego biznesu. To się odbywa nie od wczoraj, nie od 4, 8, ale od 30 lat, odkąd ten biznes zaczął się właściwie tak, w Polsce tak. rozwijać. Ty od 12 lat jesteś dziennikarzem Tygodnika Wprost. Od 12 lat jesteś też współautorem listy 100 najbogatszych Polaków, którą publikuję Wprost. Zresztą pracowałem z tobą przy tej liście lata temu. Jako takie pojęcie o tych polskich biznesmenach masz? Napisałeś też mnóstwo artykułów na ich temat. I success story, i failure story, także od różnej strony do tego podchodziłeś. Powiedz mi, dlaczego zająłeś się tematem w tej książce, przede wszystkim tymczasowych aresztowań, niesprawiedliwego traktowania polskich biznesmenów przez system sądowniczy sprawiedliwości? Wiesz co, myślę, że to już jest taki, nie wiem jak to nazwać, no, chyba krzyk rozpaczy. Patrząc na to, co się dzieje, no chcieliśmy, żeby to była książka w ogóle polityczna, no bo problem zatrzymania przedsiębiorców, aresztowania ich, nie wiem, rujnowania biznesów, karier, no trwa tak naprawdę dziesięcioleci. Tak, to nie jest tylko rzecz, która dzieje się za rządów Zjednoczonej Prawicy, tylko i się działa za rządów PO, i się działa za rządów Lewicy. I tak naprawdę te historie, które są w książce, no to chcieliśmy, żeby były one z różnego okresu naszej historii, żeby pokazać, że tak naprawdę no, to jest jakiś systemowy problem, z którym no, żadna władza nie potrafi sobie poradzić. Ile tych historii opisaliście? Z 11 historii. I są historie przedsiębiorców i historie menadżerów. Także chcieliśmy pokazać historię jakby firm, które zostały doprowadzone do bankructwa, no i kariery menadżerów często i państwowych spółek. No, które tak naprawdę również legły w gruzach. Bo to są ludzie, którzy okazywali się koniec końców niewinni. Tak, tak, tak. Jaka historia uderzyła cię najbardziej z tych opisywanych? No, każda z tych historii jest mocna, każda jest trochę inna. No, najbardziej uderzają takie no, już dramatyczne, tragiczne przypadki. No, przypadek na przykład pana Igora Gielniaka, który gdzieś tam w latach 90. nawet występował na naszej liście 100 najbogatszych Wprost, no bo to lista z 30-letnią historią już ponad. No człowiek, który stworzył no, największą w Polsce firmę meblarską, wyposażenia biur. On bazował na tym, że w latach 90. była ta eksplozja powstawania nowych firm po ustawie Wilczka. Tak, każdy chciał mieć swoje biuro, każdy chciał je wyposażyć. Zaczął ściągać meble z Włoch, tak, no, rozwijał się, w końcu osiągnął tam już pierwsze 20 milionów obrotu. No wiadomo, że były kontrole, tak, jedna za drugą, no bo jak coś szybko rośnie, no to też, nie wiem, urzędy skarbowe go jeszcze bardziej tam dociskają i kontrolują, no ale w końcu przyszła taka kontrola, która była nastawiona no, tylko i wyłącznie na po prostu wyniszczenie tego biznesu. Poszło oczywiście jakąś błahą sprawę wrzucania w koszty amortyzacji jednej z hal, gdzie trzymał te meble, to była taka hala w Tczewie. Urzędniczki, które weszły z kontrolą, upierały się, że ta hala nie jest osadzona na fundamentach, więc jeżeli nie jest osadzona na fundamentach, to on nie może wrzucać tego w koszty na takiej zasadzie, na jakiej to robił. I chociaż przedstawiał tam i rysunki techniczne, i dokumentacje, i chciał panie z Urzędu Kontroli Skarbowej nawet zabrać tego tczewa, pokazać, że zobaczcie, no w ziemi są te fundamenty, że ona jest związana z podłożem, no to był nieugięte, tak, no naliczyłem mu ten podatek za kilka lat wstecz, wyszło z tego kilka milionów złotych, zamrożono mu konta. Ja tak naprawdę człowiek jest uziemiony. A jak one doszły do tego, że hala nie ma fundamentów? No jak doszły do tego, że hala nie ma fundamentów, no tak naprawdę no nie wiadomo, bo to się no, wynikało po prostu ze złej woli, tak. No, one ale to jak nie, to jest? Nie brały pod uwagę. To dochodzi do, przepraszam, to jaki wniosek ogólny z tych przykładów powinniśmy wyciągnąć? Czy to jest tak, że siedzą sobie urzędniczki i wybierają co jakiś czas tego przedsiębiorcę, którego zgrillują?
Nie, wybierają tego akurat w latach 90. to było bardzo powszechne, bo i sprawa Kluski, i sprawa JTT i wielu innych firm, no po prostu korupcja kwitła, tak? I urzędy były nastawione na to, żeby po prostu. Czyli ktoś przyszedł do tych kobiet, powiedział, słuchajcie, ta firma. Nie, to jest bogaty człowiek, tak. A że on przyjdzie do nich, żeby uniknąć. Taka była propozycja korupcyjna ze strony. Że on da i wtedy się odczepią, tak? A on nie chciał dać. I się nie odczepili. No i wyszło jak wyszło. No ale to były lata 90. Tak, to były lata 90. No potem jest Unia Europejska, nowa cywilizacja prawna, nowi prokuratorzy, nowi adwokaci, nowi sędziowie w systemie, lepiej wykształceni, światli, byli na zachodzie Europy, widzieli wielki świat. Rozumiem, że sytuacja się poprawia, poprawiała. No, nie uważam, że się poprawia, bo mamy akurat dwóch takich bohaterów. No to są jedyni w zasadzie w książce, których sprawy zaczęły się kilka lat temu. No i również tam występowała korupcja, tak? Czyli przyszedł ktoś do właściciela firmy. Wprost? Tak, no przyszedł ktoś do biura po prostu i zaproponował, tak, że jeżeli będzie 1 000 000 złotych nie wiem, w walizce już wtedy, bo w kopercie to by się nie zmieścił, no to problemy znikną, tak? Jeżeli ktoś nie chce płacić, no to gdyby ten dramat trwa dalej, aż do rzeczywiście aresztu, no i nawet jak ten ktoś siedzi w areszcie, no to również się pojawia taka propozycja, że jak pan zapłaci, no to, to aresztu nie będzie i wyjdzie na wolność. Ta osoba, o której mówimy, bo ona jest opisana w książce, zmienia jej nazwiska? Tak, czy zmienia nazwiska. To kto to jest? To jest Przemysław Krych. Okej, okay. I ta osoba już nie siedzi w areszcie? Nie, już nie siedzi w areszcie, no chociaż siedziała w areszcie pół roku. Aha. W jego sprawie nic się nie dzieje, sprawa jest przerzucana od jednego sądu do drugiego sądu, do trzeciego sądu, tak czyli naprawdę. Czyli ona jeszcze nie została umorzona, on nie ma jeszcze aktu oskarżenia, nie ma postawionych formalnie zarzutów? Nie, znaczy no zarzuty ma, ale aktu oskarżenia w formie aktu oskarżenia mam na myśli. Nie, nie, nie ma. Bo zarzucić to można wszystko. No tak, tak, tak. Znaczy jest po prostu cała masa, no pisząc tę książkę i, no i nawet przed pomysłem napisania tej książki, no patrzyłem sobie na listę najbogatszych i to, no nie wiem, czasem to wygląda tak, jakby ktoś po prostu siedział z tą listą i wybierał sobie tam poszczególne nazwiska, na liście najbogatszych. Że może dzisiaj tego, a może za miesiąc tego weźmiemy, a za kwartał tego. No bo dużo jest takich przypadków, tak, no pan Krzanowski, no wielka firma, grupa Nowy Styl, meblarska, tak, też został zatrzymany o 6 rano w piżamach, przewieziony gdzieś tam na komendę, w areszcie akurat nie siedział, tak, no ale no, już coś takiego trafia do mediów, już mówi o tym, jakie to są konsekwencje dla firmy, że wszyscy dzwonią, znaczy, że on prowadzi. A jak skończyła się ta sprawa właśnie z panem Krzanowskim i Nowym Stylem? Niczym się nie skończyła. Znaczy, no ona formalnie jakby trwa dalej, tak? Ale nie ma aktu oskarżenia. To zazwyczaj tak jest, że te sprawy nie zostają umarzane, bo to by oznaczało, znaczy jeśli zostają, to bardzo wiele lat już po ich wszczęciu, jak już wszyscy o nich zapomną, bo inaczej gdyby to zrobiono od razu, jak wiadomo, że nie ma dowodów na żadne przestępstwo, to by oznaczało, no, że państwo się przyznało do błędu, tak. Prokuratora, a państwo nigdy się nie chce przyznać do błędu. Trzeba zapłacić za odszkodowanie. No i czasem te sprawy jeszcze są no, po prostu przedłużane w ten sposób, żeby doprowadzić do jakby przedawnienia, tak? A jeżeli mamy przedawnienie, no to nie ma uniewinnienia. No a jak nie ma uniewinnienia, no to też to się nie ma błędu, można, to też się nie można odszkodowanie jakieś porządne domagać, tak? No bo tak naprawdę no, to nie wiadomo. Przedawniła się sprawa. To czy był winny, czy był niewinny, no właśnie. Więc no dużo jest takich przypadków. Tak, no pan Wajda z Wasco, też duża firma IT tam ze Śląska. No również ta sama sytuacja, tak, no też zatrzymany, akurat siedział w areszcie, akurat jest ciężko chory i ta choroba nie miała wpływu i trzymali go w tym areszcie długo. Dopiero pracownicy jego firmy musieli przyjechać do Warszawy z pikietą i wtedy jak gdyby coś się stało, że z tego aresztu wyszedł, no ale no dalej jest człowiek w zawieszeniu, tak. No, nie ma aktu oskarżenia, nie wiem, ma zarzuty, nic się w jego sprawie nie dzieje i tak no, ciąży na nim takie fatum. No myśmy robili, trochę pytałem cię oczywiście przez przekorę o to, czy to zjawisko wygasa. Ono nie wygasa i my jako Warsaw Enterprise Institute zresztą badaliśmy to, sprawdzaliśmy statystyki, jak to wygląda współcześnie. One są zatrważające. Przez ostatnie kilka lat przybyło tymczasowych aresztowań w Polsce. Ta liczba wzrosła o 50%. Tak. To oczywiście w zależności, jaki punkt startowy sobie wybierzemy, to tyle procent nam wychodzi, ale jest jednoznaczny wzrost tej liczby, zwłaszcza od 2014-2015 roku. Jednocześnie liczba osadzonych w więzieniach spadała.
około 70 tysięcy, o ile dobrze pamiętam, do 60 kilku. Czyli liczba tymczasowo aresztowanych rosła, liczba osadzonych spadała, co oznacza jakby w domyśle, że liczba skazanych w ogóle musiała spadać. Bo inaczej, no tak, no też można powiedzieć, prawda? O samej przestępczości, także my się chwalimy, że mamy jedną z najniższych wskaźników przestępczości w Unii Europejskiej, ta przestępczość nie rośnie jakoś drastycznie, narośnie ciągle liczba tych tymczasowych aresztów. Tak, i to w mojej opinii jest to świadectwo, że w Polsce powstał niejawny system wymierzania sprawiedliwości, nie w oparciu o prawo, tylko w oparciu o czyjeś widzimisię i zupełnie bezprawne mechanizmy. Teraz zastanawiam się, jak ty widzisz drogę wyjścia z tej sytuacji, bo jak się rozmawia z prokuratorami, to oni mówią, no faktycznie zdarza się, że jakiś prokurator pchany niezdrowymi bodźcami chęci zrobienia kariery skazuje kogoś zaocznie, że tak powiem, bez wyroku na ileś miesięcy, na rok, na dwa lata aresztu, tak? Zdarza się. To jest zepsute jabłko w koszu pełnym zdrowych jabłuszek leśniących, pachnących, tak? Jak pytasz kogoś, kto jest zwolennikiem na przykład tego, żeby nie zmieniać niczego w wymiarze sądownictwa i mówisz im, no dobrze, prokuratorzy są źli, ale przecież sędziowie są również współwinni, ponieważ to oni przyklepują wnioski aresztowe bez czytania, w ponad 90% nie uznają zażaleń, nie wsłuchują się w argumenty drugiej strony i no nie traktują poważnie tych zastrzeżeń, które samo prawo wnosi, jeśli chodzi o to, kiedy można tymczasowo kogoś aresztować. Bo to prawo ma kilka tam jednak punktów, które trzeba spełnić, które są traktowane, które są właściwie bagatelizowane i ignorowane przez sędziów. No i pytanie, i jak pada takie pytanie, to ta strona mówi, no tak, no oczywiście zdarzają się tacy sędziowie, no ale trzeba ich zrozumieć, są przeładowani pracą, oni mają tyle tej pracy, tyle tych akt muszą przeczytać, że już no, nie mogą przetrawić wszystkiego. Czyli generalnie nikt nie jest winny, wszystko działa jak należy, a jak ktoś jest winny, to pewnie jest winny jakiś tam prokurator generalny, no bo on naciska, on pewnie też jest winny, ale zastanawiam się, jak z tej matni wybrnąć, bo do tej pory żadna ekipa nie potraktowała tego problemu poważnie, żadna ekipa rządząca tego nie zaadresowała dobrowolnie, z własnej woli i systemowo. Masz jakiś pomysł? Znaczy, no tutaj na przyczyn jest kilka, tak. No to jeszcze w latach 90. w ogóle o areszcie tymczasowym decydował tylko prokurator, tak. No nie potrzebował jak gdyby akceptacji sądu. No później wprowadzili gdyby ten czynnik, który miał tę prokuraturę kontrolować, no żeby rzeczywiście według widzimisię prokuratora nie lądowali wszyscy w aresztach, tak. I rolą sądu jest to, żeby tego prokuratora na każdym etapie weryfikować. No, jeżeli on występuje o te 3 miesiące, no to rzeczywiście ten wniosek no, musi być skonstruowany tak, żeby ten sąd widział, no, że no, rzeczywiście mamy do czynienia z czymś poważnym, no i ten człowiek powinien być jakoś odizolowany. Ale co jeszcze jest bardziej gorszące, no to są te przedłużenia aresztów, tak, no bo przy samym tym areszcie pierwszym na 3 miesiące, no to mamy 90% akceptacji sądów, a przy przedłużeniach mamy już 95% akceptacji. I tak naprawdę sądy no, przestały pytać prokuraturę, po co im kolejne 3 miesiące, tak? Albo czy w okresie tych pierwszych 3 miesięcy prokuratura cokolwiek zrobiła, bo często człowiek siedzi w tym areszcie 3 miesiące, no i nic się w jego sprawie nie dzieje, tak? No tutaj nie są zbierane jakieś kolejne dowody, nie są przesłuchiwani kolejni świadkowie, on sam nie jest często przesłuchiwany przez te 3 miesiące, no więc no, tutaj jest ogromna rola w ogóle w tym sądów, tak? Żeby te wnioski prokuratury weryfikować i tę prokuraturę nadzorować, po co ona chce kolejne 3 miesiące aresztu. No, a rozmawiając z prawnikami, z sędziami często, no to na przykład jest wywiad duży z Barbarą Piwnik u nas w książce, no to rzeczywiście już pani sędzia z 40-letnim stażem, która akurat odeszła na emeryturę w grudniu zeszłego roku. Zaczynająca jeszcze w poprzednim systemie. Tak, w poprzednim ustroju. No to ona tutaj no, przyczyn wskazuje mnóstwo. No, główną taką przyczyną według niej, no to wszystko zaczęło się walić od czasu powstania tej krakowskiej szkoły sądownictwa i prokuratury. No bo kiedyś jak gdyby przygotowanie do zawodu sędziego i przygotowanie do zawodu prokuratora, no to były jak gdyby dwie odrębne ścieżki, tak? A teraz i sędziowie, i prokuratorzy siedzą w tej samej szkole i jak gdyby no razem przygotowują się wspólnie do zawodu. I ona mówi, że często po prostu sędziowie zaczęli myśleć jak prokuratorzy, tak? Że matko, no jeżeli on skończył taką samą szkołę jak i ja, no to nie może się mylić, tak? No to ten wniosek musi być poprawny. A ta szkoła kiedy powstała? No ta szkoła powstała no, już z kilkanaście lat temu, tak. Ale problem był już w latach 90. czyli... Rozumiem, że wyjaśniasz po prostu, dlaczego ci sędziowie przyklepują z automatu
Czyli dlaczego ta instytucja sądziowskiego zatwierdzenia wniosku aresztowego, ona nie działa, tak? Że to tak, jest... tak, tak, tak. Mhm. Po prostu sędziowie zaczęli często myśleć jak prokuratorzy. No i to jeszcze tutaj, nie wiem, jak sobie siedzimy w Warszawie, no to może to jest mniejszy problem, bo tych tutaj wniosków akceptujących ten areszt jest mniej, no ale gdzieś patrząc po mniejszych miejscowościach, no to, nie wiem, no Fundacja Courtwatch akurat to zbadała, nie wiem, wzięła 3000 no, różnych sędziów z Polski, no i są sędziowie w Polsce, którzy przez ostatnie 5 lat ani razu nie wydali negatywnej decyzji, jeśli chodzi o areszt, tak, no po prostu przez 5 lat klepali każdy wniosek, jaki tylko podsunęła prokuratura. No właśnie, jestem ciekawy, bo czy Fundacja Courtwatch opublikowała listę takich nazwisk, takich sędziów, publicznie? Nazwisk chyba nie. Nie słyszałem o liście. Nie uważasz, liście że nazwisk. To jest w Polsce też pewna systemowa ułomność, że się traktuje sędziów i prokuratorów jak jakieś anonimowe jednostki, które wydają wyroki bądź oskarżają w imieniu tego wspaniałego państwa, jakim jest nasz kraj. W związku z tym są pozbawieni indywidualnej odpowiedzialności za decyzję. No ale jeżeli sędzia, tak jak ty mówisz, statystycznie nie przez wydał żadnego przez po prostu to statystycznie jest niemożliwe, żeby za każdym razem miał rację. Co więcej, jest niemożliwe, żeby on się wczytywał za każdym razem w te wszystkie akta i uznawał obiektywnie na bazie przedstawionych mu informacji, że należy te areszty przedłużać. Nie, no bo często te wnioski są śmieszne, tak, no one zawierają na przykład 4 linijki, tak, dlaczego ta osoba powinna trafić do aresztu, nie wiem. Opisujemy też sprawę Piotra Osieckiego z Altusa, no to tam było napisane, że na przykład musi być w areszcie, ponieważ zna język angielski, ma liczne kontakty i prowadzi wygodne życie. Czy to nie wynika, czy to, że my nie słyszymy o tych nazwiskach, że nawet jak jakaś fundacja pozarządowa znajduje, identyfikuje takie nazwiska zepsutych jabłek w koszyku sędziowskim czy w koszyku prokuratorskim, to my o nich nie słyszymy, to czy to nie wynika z tego, że oni się boją, czy ta fundacja, czy my Polacy po prostu boimy się prywatnej zemsty w tym przypadku prokuratorów i sędziów? No coś w tym może być, no, że się boimy, no, ale często no, ci prokuratorzy sami no, są jak gdyby anonimowi, no, jak nie wiem, wydaje nawet prokuratura jakiś komunikat, no to często nie pada tam nazwisko tego prokuratora, tylko mówimy ogólnie, że jakaś prokuratura, tak nie wiem, w Świdnicy, w Warszawie, tak, w Krakowie czy gdzieś taka. Ja pytałem, nie wiemy, kto stoi za tą decyzją i jaki sędzia na przykład akceptował taki wniosek. Myśmy, słuchaj, też robili taki cykl rozmów z osobami pokrzywdzonymi w ten sposób, tym niesprawiedliwym, tymczasowym aresztowaniem, bo to nawet nie chodzi o to, czy one są winne, czy niewinne. Tak? Bo jeżeli mamy przestępstwo księgowe, czyli przestępstwo, które jest zapisane na kartach jakichś dokumentów, to przestępstwo można udowodnić bez konieczności osadzania kogoś w areszcie i niszczenia mu życia prywatnego, rozwalania jego firmy i tak dalej. Jeżeli popełni przestępstwo, można to spokojnie zrobić. Natomiast rozmawiałem z tymi osobami i pytałem, no, a jak wyglądały wasze rozmowy z prokuratorami? Bo przecież ci prokuratorzy dobrze wiedzieli, że nie mają na was dowodów. Przychodzili no, do was i nie mówili ma żadnej rozmowy. I mówili, że musimy przedłużyć panu tymczasowe aresztowanie o kolejne 3 miesiące, na przykład do roku, ponieważ wciąż zbieramy dowody. Nie, oni mówili tak, słuchaj, mamy na ciebie dowody, ale ty się musisz przyznać. Ty jakby jesteś skreślony, już wiadomo, że to zrobiłeś. Nie pokażemy ci tych dowodów oczywiście. Przyznaj się, to dla twojego dobra. Przyznaj się. I to była zazwyczaj, jakby jak dla mnie, patrząc na tę sytuację z zewnątrz, to po prostu mówiąc musisz być złym człowiekiem, żeby w ten sposób podchodzić do drugiego człowieka, w tym przypadku osoby o coś załóżmy oskarżonej nieformalnie jeszcze, bo bez aktu. No musisz być złym człowiekiem, czyli to też ostatnio padło w rozmowie z profesorem Matczakiem, czy mamy do czynienia w prokuraturze obecnie z negatywną selekcją. Czyli jeżeli wiemy, wszyscy do wiedzy powszechnej należy informacja, że bycie prokuratorem to właśnie takie zachowania, to jeżeli się decydujesz na tę ścieżkę zawodową, to albo chcesz to zmienić, jesteś idealistą, okej, albo dobrze wiesz, czym to się je. Czyli jesteś po prostu w dużym skrócie w tym aspekcie złym człowiekiem. No jeszcze wracając do samych, nie wiem, sądów, no bo było pytanie, no, dlaczego one tak ochoczo, nie wiem, akceptują te wnioski prokuratury, no to też pojawia się takie wytłumaczenie, że w ogóle u nas sędziowie karni są jakoś tak negatywnie socjalizowani, że no, w tym sensie, że oni ciągle przebywają po prostu wśród, nie wiem, rozbojów, kradzieży, morderstw, nie wiem, no, przesiąkają tym całym
złym światem, no i może też mają taki światopogląd, że po prostu, no, nie wiem, każdy człowiek jest zły, tak, no bo nie wiem, patrząc na, nie wiem, samą Skandynawię, Holandię, no to tam na przykład sędziowie karni, oni nie są trzymani całe życie tylko przy sprawach karnych, tak, no daje też im się trochę oddechu, że może sobie popracować, nie wiem, przy sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, poznać innych, trochę tak. świata w dużym No poznać skrócie. Też po prostu, tak. no nie wiem, czy inny rodzaj społeczeństwa, tak, że nie wszyscy po prostu są bandytami, tak, w tym kraju, no to też może być ewentualnie jakaś przyczyna. No w Finlandii z kolei tymczasowe aresztowanie jako środek jest stosowane tylko wyłącznie względem przestępstw z użyciem przemocy. Mhm. Czyli jeżeli mowa o przestępstwach handlowych, to tam raczej, zazwyczaj, no pewnie są jakieś wyjątki, ale nie idziesz za kratki. Zatem no też uważam, że no, jakaś taka, nie wiem, no może taka kultura też jest u nas w kraju, mhm. także już chcemy kogoś podejrzanego po prostu widzieć za kratkami, tak, i oczekujemy po prostu rychłej kary, tak, i uważamy, że w ogóle areszt to już jest kara, tak. I... To zawsze wychodzi przy okazji wypadków drogowych. Tak. Bo dlaczego on wciąż chodzi na wolności, nie? Ale on spowodował wypadek, nie wiem, był pijany. To nie jest seryjny morderca, który chodzi na wolności, ponieważ chce kogoś zabić, tylko no, no chodzi na tej wolności, ale jakby no nie zagraża, no poza jeżeli tym, się mu odebrał prawo jazdy. Jest całe multum innych tych środków, tak? No, nie wiem, jest dozór, jest odebranie paszportu, jest poręczenie tak. majątkowe, tak? No, po prostu cała gama innych środków zapobiegawczych, no, z których można by skorzystać, tak? A, no, mam wrażenie, że po prostu no, w ostatnich latach jest ogromny nacisk na to, żeby jak najwięcej ludzi wsadzać. I ten jeszcze problem... mogę powiedzieć, że no moim zdaniem sam taki areszt tymczasowy, no bo są przypadki ludzi, którzy no siedzieli tam, nie wiem, 5 lat, 7 lat, 9 mhm. lat, no jest to wiele gorsze niż nawet no, odbywanie tej kary więzienia, tak, no bo człowiek, który przebywa w areszcie, on jest w jakikolwiek sposób resocjalizowany, tak, on nie może pracować, on nie ma zagwarantowanej, nie wiem, większej liczby wyjść gdzieś tam. Często nie może nawet rozmawiać z rodziną, no bo na to musi się zgodzić prokurator. Jak prokurator stwierdzi, że on będzie mataczyć, nie wiem, rozmawiając z żoną, no to zabroni mu rozmów telefonicznych. No i poza tym on nigdy nie wie, kiedy tak naprawdę wyjdzie. Tak? No ten, który dostał, nie wiem, 2, 3, 4 lata więzienia, to może sobie odliczać. Poza tym, jak wyjdziesz i po wyroku na wolność, to możesz mówić znajomym, rodzinie tak, słuchajcie, zrozumiałem swój błąd. Jestem innym człowiekiem. Jestem innym człowiekiem, zmieniłem się. Zaczynam wszystko od nowa, od zera. Ale jak wyjdziesz po 4 latach z tymczasowego aresztu... No jeszcze nie masz wyroku. Nie masz wyroku, to wszyscy patrzą, a, ale spryciarz. Wiadomo, że winny, przecież by go nie trzymali 3 lat czy 4 lat w więzieniu, no prawda? Tak. Nie ma wyroku, więc pewnie się jakoś wyłgał, komuś może zapłacił, kogoś przekupił. Albo posmarował, albo doniósł na kogoś i wyszedł. No poza zawsze tym, żyjesz w tym odium podejrzeń o szachajstwo. W tym areszcie, no jak trafiasz do jakiejś celi, nie wiem, 6-osobowej, no to co mówią inni, tak? No to weź tam, no powiedz na tego, mówię, no powiedz o tym, każą ci powiedzieć, wyjdziesz, nie będziesz miał spokój. To jest ta słynna instytucja ogromna, małego świadka koronnego. Ogromna taka presja na to, no żeby jednak, no nie wiem, nawet ostatecznie kogoś pomówić, tak, nawet skłamać. Ale no, tak. byleby tylko no, wyjść, ta wolność, tak. No. No ale dobrze, to jest problem, który dotyka w dużej mierze właśnie osoby związane z biznesem, menedżerów, właścicieli firm. Trudno to statystycznie dokładnie zidentyfikować, bo takich badań nie da się przeprowadzić ze względu na brak danych. Służba więzienna nie prowadzi takich statystyk, o ile mi wiadomo. Czy ktoś jest biznesmenem, czy ktoś jest hydraulikiem? No ja pytałem o te statystyki, no nie ma w Ministerstwie Sprawiedliwości, nie ma też Rzecznik Praw Obywatelskich. Także to jest pewna intuicja, że te osoby podają często ofiarą takich praktyk, takiego procederu. Natomiast zastanawiam się, czy inni przedsiębiorcy, ci, którzy nie padli jeszcze na przykład ofiarą tego procederu, wystarczająco mocno zdają sobie sprawę ze znaczenia i rangi tego problemu. Bo ja mam wrażenie, że o ile każdy w rozmowie ci przytaknie, powie, no tak, ma pan rację, to jest skandal, to jest w ogóle, co to się dzieje z tą Polską, z tym krajem, nie? To potem w praktyce przedsiębiorcy jako grupa, jako kolektyw nie podejmują działań wspierających walkę z tym procederem. Nie mówią o tym szczególnie głośno. I pytanie, czy to znowu nie chodzi o to, że się boją, że ktoś ich namierzy w ramach akcji odwetowej ich tutaj dokładnie ukąsi. No to na pewno się boją, nawet... Nie wiem, no w tej książce miałem tam namierzonych z 25-30 bohaterów, których chciałem wziąć. Ostatecznie zgodziło się 5, tak? No reszta po prostu powiedziała, że nie, no bo moja sprawa jest w toku, nie chcę wychodzić przed szereg, nie chcę się ujawniać, nie chcę być na świeczniku.
No tak samo lista samych stron najbogatszych, tak, no, stała się jakimś takim powodem do niepokoju, w ogóle wystąpienie na niej, tak? A może bym jednak tam nie był, a może to może bez zdjęcia chociaż tym razem. Tak? Ja pamiętam, to zawsze był problem z niektórymi, zwłaszcza jej bywalcami stałymi, że z roku na rok przysyłali te prośby, żeby ich nie zamieszczać. Czasami też straszyli. Nie chcą mieć kłopotów. Tak, no i też no, patrzę na tych bohaterach, jak na przykład zmienia się ich miejsce zamieszkania. Tak, no, wielu po prostu z Polski wyjechało, no, gdzieś mieszka w Szwajcarii, w Austrii. Niektórzy w ogóle się wypisali z Krajowego Rejestru Sądowego, nigdzie się nie pojawia ich nazwisko. I potem się dziwimy, dlaczego ludzie przerejestrowują spółki na jakieś raje podatkowe. Oczywiście część jest motywowana po prostu chęcią większego zysku, optymalizacją, ale część być może właśnie tym, żeby uniemożliwić zajęcie majątku urzędnikom. No także jakieś takie działanie prewencyjne. No. Znaczy mali przedsiębiorcy i średni są tego świadomi, no nie wiem, trzeba by pewnie to zbadać, no ale patrząc na to, jak często te zatrzymania są przedstawiane, że od razu mamy najczęściej jakieś tam prorządowe media, które mówią o tym w wiadomościach, mamy jakieś inscenizacje, zakuwanie w kajdanki, tak od razu padają jakieś gigantyczne kwoty, ile on to wyłudził, tak, ile on ukradł, co on zrobił. No to matko, no jak idzie taki przekaz w świat, że nie wiem, z listy są najbogatszych, zatrzymują jakiegoś przedsiębiorcę, który tam od 10 lat prowadzi biznes, no to przecież mogą zapukać i do takiego malucha jak ja, tak no pod byle pretekstem. Ostatnio w ramach innego programu, w którym uczestniczyłem, pojawiła się historia lokalnej kłótni o zarządzanie cmentarzem. To absolutnie niezwiązana tematycznie z tymczasowymi aresztowaniami, chociaż kto wie, czy jakiegoś nie dojdzie za jakiś czas. W każdym razie tam jedna ze stron sporu twierdziła, że ksiądz jest tym złym i przytaczała na potwierdzenie tej tezy ileś tam relacji świadków, ci lokalni mieszkańcy się wypowiadali i powiedzieli, i jedną jakby z obelg, w cudzysłowie, które padały w kierunku tego księdza, było słowo biznesmen, że to jest biznesmen. No, źle kojarzy się to słowo. Prawda? I pytanie jest takie, ty, jak już powiedziałem na początku, z tymi biznesmenami dużo masz wspólnego w tym sensie, że o nich dużo piszesz, spotykasz się, rozmawiasz z nimi od 12 lat. A czy oni są kastą, klasą społeczną, która faktycznie jest tak odstręczająca, tak zła do szpiku kości, że te skojarzenia negatywne i słowo biznesmen jako obelga mają swoje uzasadnienie? Czy widziałeś jakieś takie wampirze zęby u któregoś z nich? Jakieś usta ociekające krwią po świeżym posiłku? Nie, jakby, nic takiego nie zauważyłem. Jakie są twoje wrażenia? No nic takiego nie zauważyłem, no ale też widzę na przykład, co się dzieje przy publikacji każdej listy 100, tak, no jakie padają komentarze i no, po prostu jeśli chodzi o naszą mentalność, no to mamy tutaj bardzo dużo do nadrobienia, no bo no, wciąż kojarzy się ten przedsiębiorca, tak, i z krwiopijcą, i z wyzyskiwaczem, i ze złodziejem pewnie, tak, który nie chce zapłacić tyle, ile ja bym chciał, żeby mi zapłacił, tak, albo że sobie kupił nowe auto, kupił sobie, nie wiem, nowy zegarek. No to już, nie wiem, no patrząc na te wszystkie jakieś badania naszych największych jakichś wad narodowych, no to pierwsze, drugie miejsce zawsze zazdrość, zawiść, tak, że po prostu no, czegoś drugiej osobie zazdrościmy i może i też sukcesu, i może i też, nie wiem, domu i samochodu i tego zegarka. No to zegarka. Może to w jakiś sposób tłumaczy tę łatwość, z jaką prokuratorzy namierzają i różne urzędy przedsiębiorców, no bo wiadomo, że nikt się za nimi nie wstawi. No też myślę, że to często jest politycznie rozgrywane i to jest jakaś walka o taki elektorat, tak, i polaryzacja społeczeństwa na bogatych i biednych, i w ostatnich latach mam wrażenie, że bardziej tutaj się opłaca być jednak biednym niż bogatym, no przynajmniej jakoś spokojniej człowiek śpi, tak, a no przecież no padają tam hasła, że ktoś ma pieniądze, no to na pewno skądś je ma, tak. I to z ust czołowych polityków. No więc to naprawdę no, nie sprzyja nam w budowie jakiegoś tam kapitału społecznego i gdzieś tam no, za granicą jakaś lista 100, nie wiem, w Stanach na przykład, no to jest w ogóle powodem, nie wiem, do dumy, do sukcesu, tak. No, ludzie czytają, inspirują się tymi historiami. No matko, no chciałbym być taki jak on, tak, no jak on to zrobił, jak on to stworzył. No właśnie, bo to... No u nas raczej podejście takie, mówię, ach, a musiał się nakraść tak w życiu, albo tam posmarować komu trzeba. Lista 100 najbogatszych przedstawicieli danego kraju, przedsiębiorców z danego kraju, dużo mówi o samym tym kraju. Mam na myśli to, jacy to są przedsiębiorcy, z jakich branż, w jakim wieku, jak budowali majątek. No i jak sobie pewnie spojrzymy na listę 100 najbogatszych Rosjan,
to się okaże, że to są przede wszystkim oligarchowie powiązani z rządem, czasami ze strukturami mafijnymi, rzadko uczciwie dochodzący do swojego majątku. Jak sobie spojrzymy na listę najbogatszych z Niemiec czy z Francji, to się okaże, że to są bardzo często przedstawiciele wielopokoleniowego biznesu, rodzin wielkich, ogromnych, działających od setek, od czasami już ponad 100 lat, prawda? Jak sobie spojrzymy na Stany Zjednoczone, to się okaże, że to są często przedstawiciele high-techu, inwestorzy, czyli dowiemy się czegoś o tym, że to jest gospodarka innowacyjna, żwawa, dynamiczna, mimo tego wszystkiego, co się o Stanach mówi, wciąż tak jest. A jak sobie spojrzymy na właśnie te nazwiska na polskiej liście 100 najbogatszych, to jakie wnioski o naszej gospodarce, o naszym kraju, społeczeństwie można by wysnuć? No takie, że jesteśmy bardzo przedsiębiorczym narodem na pewno, no bo większość bohaterów z tej listy, no przytłaczająca już większość, no to są jednak ludzie, którzy no, dorobili się zaczynając od zera już w trzeciej RP, tak? No tutaj nie można niektórych posądzać o to, że matko mieli jeszcze jakieś kontakty, nie wiem, z władzą komunistyczną, tak, albo gdzieś tam te pierwsze rządy dostali od jakiegoś agenta Cynk, że tutaj będą, nie wiem, kantory stawiane, więc trzeba tutaj w sieć kantorów inwestować, albo, nie wiem, coś tam sprywatyzowali, tak, i na tym się dorobili, no nie wiem, na przykład, no nie wiem, czy takie Dariusza Miłka z CCC, tak, czy Rafała Brzoski z Impostu, no przecież no, to są ludzie, no, którzy nie mieli kontaktu z poprzednim ustrojem i zaczynali tutaj w latach 90. tak naprawdę od zera, gdzieś tam od handlu po bazarach, czy roznoszenia właśnie jakichś tam listów czy ulotek jak Brzoska, no postawili duży biznes taki. No nikt im tutaj w tym nie pomógł, no, nie dostali jakiegoś, nie wiem, rządowego przetargu na wyłączność, tak, no, nie sprywatyzowali niczego, nie mieli jakichś tam, nie wiem, kolegów w partii jednej czy drugiej, żeby w czymś tam mogli pomóc, no tylko no tak naprawdę no własną przedsiębiorczością i pracą. Ci kombinatorzy, albo ci, którzy uwłaszczali się na prywatyzacji, to albo umierają, albo wypadają z tej listy. No tak, albo bankrutują, albo lądują w więzieniu. Ilu mamy spekulantów? Bo kiedyś jeszcze na liście, pamiętam, była taka kategoria, ja bym to nazwał może nie spekulantów w takim sensie, jak to teraz rozumiemy, że ktoś to gra na Forexie na przykład, albo na jakichś kryptowalutach, ale no, faktycznie takich typowych giełdowych macherów było ich sporo, pamiętam, na naszej liście, czyli osób, które nie zarządzają żadnym konkretnym biznesem, mają... No, Roman Karkosik był taką, nie wiem, czy wciąż jest, czy nie, bo nie śledzę jego kariery, był tak, no, takim już jest, no kiedyś był na topie, a teraz już jest tak daleko, daleko. Tych inwestorów giełdowych sensu stricte to nie mamy mało, zbyt mało. Wiele. Znaczy, no, mało ich jest, no bo też giełda trochę leży, tak. No, no tutaj raczej wycofują się wszyscy z giełdy niż inwestują w giełdę. A te nowe technologie, high-tech jakiś informatyczny, jakieś internetowe przedsięwzięcia? No wiesz, dużo jest spółek gamingowych, tak. No to jest powiedzmy jakaś tam gałąź gospodarki, która tam w ostatnich latach no, rzeczywiście dużo, dużo zyskała. No ale nie ma jakiegoś takiego machera, jakbyśmy tutaj mieli szukać jakiegoś polskiego, nie wiem, Billa Gatesa czy Elona Muska, który nagle przebojem trafił na listę 100. No był przykład Piotra Szulczewskiego z Wisha, no, on tam kilkanaście lat mieszkał w Polsce, później tam robił karierę w Stanach, no ale no padł jego wielki wizjonerski biznes, tak, chciał konkurować z Amazonem, stworzył aplikację do robienia zakupów, no później się okazało, że tam lądowała sama chińszczyzna i podróbki i później nie mógł wyrobić się z zamówieniami na czas, no i z biznesu szacowanego na przecież miliardy dolarów, no teraz już ledwo tam kilkadziesiąt milionów zostało, tak, no więc czyli są to i polskie, też takie przypadki. To polskie kombinatorstwo wciąż czasami daje nie, sobie no znać. Ja nie wiem, czy on był kombinatorem, no może po prostu przerosła go skala, tak, czy jakoś to mu się wymknęło trochę spod kontroli. I wyszło jak wyszło, tak, no chociaż on był przedstawiony jako taki człowiek, który tam Bezosowi rzuci rękawice i w ogóle będzie jakąś konkurencją dla Amazona jeszcze parę lat temu, no ale nie wyszło nic z tego. A polscy przedsiębiorcy to są ludzie żyjący w zbytkach? No zależy, którzy, no naprawdę. Statystycznie, jakbym miał wybrać kogoś z listy 100 najbogatszych, trafiłbym na kogoś, kto jeździ Ferrari i ma 13 sypialni w domu, czy raczej kogoś, kto jeździ jakimś dobrym samochodem, ale bez przesady i ma normalną chałupę? No raczej myślę, że większość to ma normalny samochód i normalną chałupę, no ale są też i tacy, którzy no, lubią różne bawidełka, tak, no, czy tam jachty, czy samoloty. No nie, oczywiście no, trzeba by z nimi porozmawiać, no bo jak się już dojdzie na jakiś tam pewien poziom, no to wypada mieć tak podobno jakiś samolot czy jakiś jacht. No, tutaj słynne tam słowa Jana Kulczyka, że właśnie
zacumował gdzieś tam w Monako, tak, no to i przyszedł książę Monako i tutaj przyszedł pan Mittal, tak, i można było jakiś tam kontrakt dopiąć dzięki temu. Element networkingowy, można powiedzieć, no, budowania tak. relacji. To tak jak też profesor Filip, jak swoją drogą nie śledziłem jego zdrowia, po tym jego zawale czy zapaści, dalej jest w szpitalu. Tak. No to miał Rolls Royce'a, tak? No. Tak, tak, ja pamiętam w wywiadzie kiedyś mówił, że on tego Rolls Royce'a to ma po to, że jak jedzie do jakichś szejków, do Arabii Saudyjskiej, czy gdzieś do takiego bogatego kraju, no tak, no wie, tak. że oni też takie mają i czuje się psychologicznie pewniej, jak ma to samo w garażu, co oni. No tak. To negocjacyjnie lepiej może wypadać. Siła negocjacyjna jest większa wtedy, jak się podjeżdża Rollsem. No ale jakby konkludując, to nie jest tak, że jak masz 12 lat doświadczeń z tymi przedsiębiorcami, to masz 12 lat doświadczeń, mówiąc brzydko, bucami zapatrzonymi w siebie, którzy chcą wyzyskiwać wszystkich dookoła. Nie, absolutnie. No większość z nich to są, no moim zdaniem, też skromni ludzie, którzy w ogóle nie chcą gdzieś tam być na świeczniku, tak? Oni gdzieś tam ze spokojem budują ten swój biznes, no i widać, jak go budują, no bo no i wzrasta ich pozycja na liście i rośnie ten majątek, tak? No to nie są ludzie, którzy się, nie wiem, tam zatrzymali w rozwoju, no tylko, no też trzeba po prostu spojrzeć na nich, no ile oni dają gospodarce, no płacą tutaj podatki, zatrudniają tutaj ludzi, inwestują w innowacje, tak? No to jest no strasznie ważne i ma wpływ po prostu na stan posiadania nas wszystkich. Tak? Nasza rozmowa jest publikowana w okolicach dnia premiery twojej książki. Prawdopodobnie będzie już wiadomo mniej więcej, co z nowym rządem, bo to nagrywamy oczywiście wcześniej. Tak, 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 tak. Szanowni Państwo, nagrywamy wcześniej. Natomiast zastanawiam się, no, cztery frakcje, które obecnie kandydują do bycia twórcami nowej koalicji rządzącej. Mam na myśli KO, Trzecia Droga, czyli dwie frakcje Szymona Hołowni i PSL i Lewica. Lewica. Czy ty, przeglądając ich programy, dostrzegłeś jakiś punkt, który by odpowiadał na ten problem, o którym dzisiaj mówimy, który by był potencjalnie jego rozwiązaniem? No tak, na taki punkt nie trafiłem, bo nikt o tym nie mówi. To znaczy, no problem tymczasowych aresztowań, nie wiem, problem zatrzymań samych o 6 rano, co jest też częstym problemem. No i samo funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości organów ścigania, tak. No nie dopatrzyłem tam się żadnej jakiejś, nie wiem, wielkiej reformy, która no, mogłaby coś zmienić. No to moim zdaniem jest dobra konkluzja naszego posiedzenia tutaj, że skoro takiego punktu nie ma, ale skoro też nie ma przeciwnego, jak się domyślam, punktu, który by zaostrzał problem. No taki punkt też powinien być, no bo to jest problem, który trwa latami. Tak, jest miejsce na uzupełnienie tego i wbrew pozorom nie jest to takie trudne, żeby to rozwiązać, bo w Europie są przykłady państw, które znacznie lepiej funkcjonują. Skandynawia, ale nawet Wielka Brytania znacznie lepiej rozwiązują te kwestie. Im dalej na południe, tym niestety jest gorzej. Najgorzej jest, z tego co pamiętam, w Grecji, tam średnia, którą się spędza za kratkami bez wyroku, to jest ponad 9 miesięcy, w Polsce to ponad 8, Tak, ale to jest punkt, który można łatwo rozwiązać i zdobyć polityczne poparcie. Także polecamy każdemu ministrowi sprawiedliwości. Przedsiębiorca, to grupa ponad ktokolwiek inny będzie. 2 miliony przedsiębiorców mamy w Polsce. Z rodzinami. To jest ogromny, z rodzinami. Ogromny elektorat też. Dzięki wielkie, Szymonie, za rozmowę. Dziękuję raz jeszcze. A Państwa zachęcam do śledzenia naszego kanału. Co tydzień, co wtorek o godzinie 19:00 nowa rozmowa.